pierwsza runda się nie odbyła. Jakie emocje? No powiem tak, miałem wszystko już spakowane. Motory przygotowane, silniki zapasowe schowane, wszystko. No i nagle komunikat, zawody się nie odbędą. Dobrze, dziękuję. Motor sobie postał aż do wczoraj, do soboty. No i tak to właśnie wyglądało, że wczoraj przyjechałem na trening, trochę musiałem przestawić motocykl, bo nie zgadzały się, jak ja to mówię, przerzutki, czyli przełożenia po prostu. Trochę trzeba było zmienić ustawienia zawieszenia, tak żeby po prostu ten motocykl, no 100% z niego wyciągnąć. Wczorajszy trening był taki dosyć nietypowy, ponieważ ten tor się zmieniał praktycznie co wyjazd, był trochę ta nawierzchnia, no, była coraz twardsza i on się troszkę zmieniał, no ale sumarycznie ostatni przejazd był najlepszym, nie? Bo był tor wtedy najbardziej przyczepny. A jak dzisiaj, jak ten deszcz? A nie wiem, zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, sprawdzałem pogodę, ma od 12 przestać padać podobno, no zobaczymy. Jak oceniasz swoją konkurencję? Przyjrzałeś się już innym rajderom? Jak ich poziom? Poziom jest bardzo zbliżony, no wysoki, dużo wyższy niż w zeszłym roku. Startuje m.in. Kacper Błaszak, Kamil Zima. Widziałem, że tutaj z Leszna Jakub Majkrzak przyjechał. No i jeszcze nie wiem, może jeszcze kilku zawodników przyjdzie, jeszcze nie śledziłem. Czyli będzie z kim rywalizować o te pierwsze miejsce i o ten tytuł, bo dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Będzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie i bez kontuzji.